Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy miesiąc temu gościliśmy tutaj na Podlasiu w Kolnie podczas okręgowej wystawy gołębi pocztowych okręgu Białystok, mieliśmy możliwość poznać tegorocznych mistrzów Polski w GMP, mianowicie Tadeusza i Witolda Mocarskich. Teraz przyjechaliśmy do nich tutaj zobaczyć, jak wygląda ich hodowla, jak tutaj lotują z tego gołębnika. Zobaczmy, tam z tyłu też widać od razu, gdzie jesteśmy, bo jest za plecami tego gołębnika. Jest bardzo znana w Polsce marka produkująca różnego rodzaju wyroby z mleka. Piątnica, tak? Tak, dokładnie. Pracuje ktoś tam z was? Nie. 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 Ale macie za plecami po prostu tą wytwórnię tych wszelkiego rodzaju serków, mleka, no i wszystkich tych wyrobów z tym związanych. Przy okazji, jak jesteśmy już tutaj na zewnątrz, jeszcze zobaczmy, tu są ich gołębniki. Tam widzę, takie czujki macie alarmowe od razu na początku. No, teraz tutaj nie mamy akurat takiej możliwości, żeby sprawdzić, jak działa, ale to chyba działa, co? No oczywiście. No może tak na końcu się przedstawimy. Ja jestem Tadek Mocarski, Witek, brat mój, nie? Witamy kolegów hodowców. My już wprawdzie poznaliśmy wasze imiona, nazwiska, kiedy byliśmy w Kolnie, a i tam, jak się nazywa, nam też opowiadaliście, ale tutaj nie ma tak przyjechać do hodowcy i się zapoznać tutaj na miejscu z jego hodowlą, gołębiami, no i tymi wszystkimi ciekawostkami, które w takiej hodowli mistrzowskiej występują. To może wejdziemy, może i tam będziemy dalej mówić, bo tu mamy, warunki nam dzisiaj nie sprzyjają, gdyż pada cały czas tutaj deszczyk. Wprawdzie mróz puścił, można było łatwo dojechać, no ale to jest idealny okres teraz, kiedy ja mam nadzieję, wpuścimy film, tutaj jeszcze damy go zaraz przed Nowym Rokiem, to będzie można sobie siedzieć, o to siądziemy i będziemy mogli sobie zobaczyć, jak wygląda hodowla mistrzów Polski w GMP. Zacznijmy może od czegoś takiego, lotujecie w oddziale 0384 Łomża, tak? Tak. Ilu hodowców liczy ten oddział? W chwili obecnej około 170, tak? Od 150 do 170 to się zmienia. To wiadomo. Ponieważ to wiadomo, tam jedni odchodzą, drudzy dochodzą, jedne sekcje pukają, chcą odejść, natomiast kolejne chcą odejść, bo wiadomo, jakich przyczyn, to tam nie ma co rozwijać tematu, ale ogólnie tak 150-170 osób jest. Czyli jest liczny oddział. Jest dosyć liczny, no i bardzo mocno rozciągnięty jest oddział. To mamy tak gdzieś 90 km rozpiętości. Najbliższą sekcją jest sekcja Miastkowo, to 16... To jest na południe, na północ? To jest na bardziej... południe chyba. Delikatnie na południowy zachód. Na południowy zachód. Na południowy zachód, obniżona od nas. My jesteśmy na położeniu jednym z najbardziej wysuniętych gołębników na północ. Natomiast kolejne sekcje, sekcja Zabrów, sekcja Łapy, to jest 70 km od... No Łapy to już całkiem na wschód dalej, tak? Tak, daleko na wschód. Około 60 km dalej. No zdarza się, nie ukrywamy, że gołębie nawet tam się zabłąkają jak roczne, nie? To mamy tam informację, że w tamtych rejonach to, czyli jakieś tam są przejścia, nie? No ale ogólnie, tak jak mówię, to jesteśmy tutaj na... No na takim bliższym kilometrażu. Na najbliższym kilometrażu. Ale wasz gołębie, tak jak powiedziałeś, bo ustalmy jeszcze, Łomża jest, my mieszkacie w Piątnicy, to jest jakbyśmy jechali z Łomży, tak południowo-wschodni kierunek na Grajewo. To jest od razu, zaraz pierwsza miejscowość, jak Narew miniemy, od razu praktycznie jest pierwsza Piątnica. No i ta słynna właśnie tutaj, ta mleczarnia. To jest sekcja Łomża. Sekcja Łomża. Tutaj lotujecie tutaj od samego początku, kiedy zajmiecie się gołębiami, czy lotujecie dopiero od iluś lat? Nie. Pierwsze gołębniki mieliśmy zbudowane tu u brata. I tam... A brat właściwie miał te gołębniki? Gdzie to było? Około 400 metrów stąd, też w Piątnicy. A, czyli tutaj. Tak, też tutaj. A później ja, jak tutaj kupiliśmy tą działkę, ja tutaj pobudowałem się i już chcieliśmy, tam mieliśmy te warunki, musieliśmy zaadoptować istniejący budynek, to tak, że tam nie mieliśmy komfortowego, tak, i było i nisko, i tak nieprzemyślane sprawy, tam i wentylacja i tak dalej, te różne sprawy. Natomiast jeśli chodzi tutaj, to żeśmy kupili, to ja już, jak budując ten budynek, to już wszystko przewidziałem. Wszystko myślałem, że wszystko przewidziałem. A właśnie chciałem powiedzieć, że to tak się zdaje, tak, na jakimś etapie. Bo żeśmy mówili tak, budowali, to tak robimy dłużej, drożej, żeby było już wszystko przemyślane, żeby nie było przeróbek. Guzik, prawda. Przeróbki zawsze są. Przeróbki zawsze były. Już w tym roku to nie. W tym roku nie było, ale tak praktycznie co rok, co dwa lata zawsze jakieś przeróbki, bo to była za wcześnie forma gołębi przychodziła, to było za zimne, bo mieliśmy murowane, żeśmy bazerię zrobili, powybijali specjalnie tą świerkową taką dookoła, żeby to uzyskać tą temperaturę wcześniejszą, żeby to wiadomo, jak jest chłodni, to gołębie wolniej łapią temperaturę, te pierwsze loty są jeszcze noce chłodne, dużo to także to związane z tym. No i cóż, no...
tak jak mówię, przerabialiśmy go praktycznie. W tym roku nic, żeśmy nie ulepszali. Tutaj lotujecie wspólnie, ale pamiętam jak na wystawie opowiadałeś, że lotowałeś ty wcześniej, a brat dopiero jak z wojska wrócił, tak? No dwa lata później. Dwa lata później, ale też wcześniej miałeś takie zainteresowania, czy nie? Tak, tak. Tylko wojsko po prostu było tym takim przerwą taką, co że. Tutaj sukcesy, które przyszły w tym roku, to jest tytuł Generalnego Mistrza Polski, który macie, przypomnijmy, jaką ilość punktów macie? 1893-44. O, tak, to jest tak. Ten wynik, ale zobaczmy, to nie jest tak, że ten wynik się pojawił Wam od razu, że pozwolił zdobyć tytuł Mistrza Polski, bo wcześniej tu mieliśmy, i właśnie może wstanę, teraz pokażę, bo tak, tutaj mamy takie pomieszczenie, to też jak zaprojektowaliście zapewne, żeby tutaj te puchary przygotować, może trochę za małe teraz, bo tu już widzę, że musicie zostawiać, ale popatrzmy, tu jest bardzo dużo różnego rodzaju pucharów zdobytych przez tutaj kolegów Tadeusza i Witolda. Tu mamy jeszcze też taka ciekawostka, mamy tutaj właśnie zdjęcie z prezydentem Janem Kawalerem, to jest, trzyma tutaj Witek, widzę tą statuetkę mamy o tutaj, na żywo możemy ją zobaczyć, a jest ona za zdobycie trzeciego miejsca na wystawie, europejskiej wystawie w Bukareszcie w 2016 roku, tak? Tak. Tak, ale te sukcesy, które były wcześniej, one były poprzedzone tutaj, chociaż zobaczmy, mają taki bardzo ładny tablo zrobione przez chyba Stanisława Górskiego, kolegę. I on tutaj ma gołębia właśnie, który wtedy wygrał, tak? Trzecie miejsce, ale tutaj macie też wyniki z 2014 roku, 15 i 16. To zobaczmy, to nie są takie przypadki, że ten tytuł Mistrza Polski w kategorii GMP się pojawił z nienacka, ale to już był poprzedzony wcześniejszymi sukcesami. Ja sobie tutaj przygotowałem taką ściągawkę. No właśnie, to najlepiej będzie. To w 2014 roku to trzeci przodownik w kategorii C w Polsce, mówię tylko o Polsce. W 2015 roku trzeci przodownik w kategorii C i w GMP 48 przodownik. W 2016 roku w kategorii C 12 przodownik, w maratonie 14 przodownik i w GMP 45 przodownik. I w 2017 roku w GMP 27 przodownik w Polsce, w intermistrzostwie 40 przodownik. No a w 18 to wiadomo tam. To widzimy. A tutaj właśnie powiedzmy, bo tutaj co warto wspomnieć, że jesteście chyba tak jak na wystawie ogólnopolskiej, na wystawie w Kolnie słyszeliśmy, że to pierwszy raz się zdarzyło, że z tego okręgu Białystok, pierwszy raz to z Podlasia, pierwszy raz hodowcy zdobyli taki tytuł w Polsce. Tam chyba Janusz Wałdyga kiedyś w kategorii B. Też trzecie miejsce. Tym bardziej widzimy, że ten sukces tym bardziej jest taki, że tak powiem, prestiżowy. No dokładnie. Dobrze, teraz może jak już zaczęliśmy o tych sukcesach, to też jeszcze powiedzmy, sukcesy odnoszą nie tylko tutaj koledzy Tadeusz i Witold, ale w Waszym oddziale, z kim Wam przychodzi konkurować na tych 150 powiedzmy aktywnie lotujących hodowców? Żeby się koledzy nie obrazili, że tylko o Was mówimy, a nikogo nie wspomnimy tutaj. To może Witek, Ty pamiętasz może jakichś takich, czy nie za bardzo? No, w tym roku Janek Wiśniewski ładnie tu na tych pierwszych lotach tam trochę krwi napsuł. No, że nie krwi, ale wiadomo, każdy lotuje dla siebie, każdy, ja uważam, że rywalizacja zdrowa, ojej, jest zdrowa. Sam Jasiu mówi, że nam zepsuł kategorię A. Nie? On jest w 80-tych, ja pierwszy przodownik w Polsce, ma 100 w A. Nie? No, pierwsze loty miał rewelacyjne, naprawdę rewelacyjne pierwsze loty. Odbijał bardzo dobrze, nie? No po prostu wygrywał, nie? Ale znam mnie na tym. Ale mi zawsze kładziemy nacisk już tam od piąty, czwarty lot, że po prostu przygotowujemy gołębie w ten sposób, żeby one się rozkręcają, nie od początku, wolno chodziły w sezon, bo jak szybko przyjdą, to później nie wystarczy. Ciężko utrzymać do końca super formy. A Wy chyba tak bardziej z tego, co po tych wynikach, tak teraz patrzę tutaj na te to CD, kategorie takie długie loty. Tak, ponieważ to wiadomo, to mamy taką pozycję, położenie gołębnika i już te loty dłuższe, to gołębie kilometraż niweluje po prostu mniej więcej różnice. I jeśli są loty krótsze, to wiadomo, że to troszeczkę dmuchnie, to troszeczkę, mamy dużą rozpiętość, a z wiatrem niestety nie wygramy. To będzie jedna minuta, ale w tej minucie w innych sekcjach, jak wszyscy wiemy, hodowcy, no to jesteśmy po prostu w tym, no wiemy, że o co chodzi, że tutaj wiatr rozdaje, jak to mówią, karty, prawda? A zwłaszcza u nas tutaj. Zwłaszcza u nas w tak dużej rozpiętości. Takie rozpiętości, zwłaszcza pierwszy lot, który macie na przykład w kategorii A liczony, to jest jaki to jest dystans? 120 km. 120 to jest dla Was, tak? A dla tam łap to będzie 180, co? 180, tak. No, tutaj właśnie przychodzą, no, tak dzwonią, mówią, a w słabym oddziele można wynik zrobić. No niestety, ja po prostu z tym się nie zgadzam, że słaby oddział. Nasz oddział Łomża Miasto w rywalizacji okręgowej
już kilkukrotnie zajmował pierwsze miejsce. Między wszystkimi mamy 8 oddziałów, prawda? I kilkukrotnie był jako najlepszy oddziału. To także nie to, że jest... Okręgu. To nie jest to, że najsłabszy, bo tak mówią, dzwonią, a w słabym oddziele można wynik zrobić. Każdy gra dla siebie i jak widać, to tam już sekundy, to naprawdę sekundy, ułamki sekund grają rolę, nie? To także... No przy tej ilości, co macie hodowców, to podejrzewam, że na lot tam bez problemu te około 5000 gołębi to się zawsze nazbiera, co? Te pierwsze loty są... Pierwsze loty tak, około 5000. Później to, tak, to wiadomo, będzie mniej. A później już to wiadomo, jak to wykrusza. Selekcja i tam się wykrusza. Tak, bo wiadomo, akurat no tutaj w tym roku mieliśmy taką troszeczkę... No, trzeba powiedzieć, że to wszystko układało się od samego początku chyba jakby tak dla nas, nie? Bo i... Pogoda przede wszystkim, były wiatry wschodnie, północno-wschodni i północno-wschodni, także północno i wschodni i północno-zachodni, także prawie wszystko było w dziób. Mało który lot, maratony bodajże chyba dwa to były, że były wiatry północy, to przegoniło gołąbki, a natomiast tutaj było i te gołębie musiały się po prostu wykazać, no już... Wtedy wiadomo, przygotowanie gołębi. Przygotowanie, no i genetyką gołębia, to już jest gołąb, musi być genetyka, bo wiadomo, tak jak tutaj koledzy mówią, to musi być już genetyka gołębia, żeby po prostu, no, dał radę na takie ciężkie warunki. Bo z wiatrem to, ja mówię, papier przyleci, nie chce się powtarzać. Charakter, nie? Gołębia, i charakter gołębia, tak, nie? Pod wiatr, no. To wiadomo, że musi być dobry gołąb z charakterem. Tutaj jak mówimy o genetyce, to za chwilę zapewne będziemy sobie mogli tutaj, no może taką, to taka, my to nazwijmy, taka ręczna genetyka, będziemy oglądać te gołębie. Koledzy na pewno zwrócą uwagę na pewne cechy budowy, podobieństwa pomiędzy tam spokrewnionymi gołębiami, które będziemy tutaj poznawać, ale powiedzmy jeszcze tak, bo mówicie, przygotowujecie te gołębie, to powiedzmy, jak w jaki sposób je przygotowujecie? Czy bazujecie na takich naturalnych produktach, czy raczej staracie się inaczej to przygotowywać? Czy w ogóle może nie stosujecie żadnych produktów? To znaczy, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, to przede wszystkim badanie przed sezonem robimy. Zaboszę gołębie do weterynarza i bada. Tutaj mamy, powiedzmy, kto pomaga takim hodowcom jak Mistrzowie Polski, jaki weterynarz się nazywa. Czy nie można powiedzieć tego? To znaczy, do Białegostoku wyjdziemy do takiej pani doktor Karolina Rodziewicz, chyba ona się nazywa. Krótko mówiąc, w Białymstoku pani doktor ma laboratorium, tak, bada tam, tak, tak. I... Jak... Bada, robi wymazy, badanie w kierunku tam robaków, kokcydiozy, takie sprawy, wszystko. Wtedy jeżeli... też po badaniu też wam od razu zaleca, co macie, jak podjąć działania? Jeżeli trzeba, to mówi, co trzeba, co podać. Jeżeli nie, no to mówi, że nie, no nie, w ciemno nie robimy, że... Nie macie czegoś takiego jak profilaktyczne podawanie? Sezonu, w trakcie sezonu też wyzimy gołębie. A jak często? To po prostu tak w roku, jak w skali roku, to trzy razy. Trzy razy? Tak, to jest na wiosnę, w trakcie sezonu lutowego, tam przed sezonem i po sezonie. I po sezonie. I czy widzimy, czy gołębie trzeba, czy one potrzebują jakiejś tam, jakiegoś tam, ale nie, gołębie w tym roku zero jakichkolwiek infekcji, nic. Żadnych ślepych kuracji nie robimy przede wszystkim. Nie robicie. Jeżeli się trzeba, wtedy tak, wiadomo, że chemia musi być. Mhm. Ale to musi być potwierdzone badanie, że coś... Czyli antybiogram do zrobiony, to co ja powiem, przypomnijmy sobie, kiedy byliśmy na spotkaniu z kolegą, między innymi Tomaszem Borkowskim, on też te badania robił właśnie w terenie, widzieliśmy tam w Krosinie. No i też właśnie zwracaliśmy uwagę, żeby właśnie tak jak tutaj potwierdzają właśnie Mistrzowie Polska, to już autorytet naprawdę... Widzimy, to nie są takie opowieści, że tak powiem, w garażach, coś tego tam, tylko widzimy. Nie ma co podawać antybiotyków profilaktycznie albo w ciemno. A jeszcze jak to podajemy, to ten gołąb się osłabia i później to jest takie koło zamknięte. Jemu się osłabia odporność, jego naturalna i później wiadomo, w tej kabinie on łatwiej załapie jakąś tam infekcję, nie? Mhm. Jeżeli w ciemno cały czas coś tam jest podawane, to on jest bardziej podatny na wszelkiego rodzaju infekcje. A jeżeli on jest naturalnie odporny, to wiadomo, że... Po prostu każdy jeden organizm żywy posiada swój własny układ odpornościowy, no, i po prostu musi wytwarzać przeciwciała, które to będą zwalczać, każdą jedną tą bakterię. Infekcje, chorobę. Infekcje, tak. No i teraz jeśli my podajemy wszystko na tacy, on dostaje każdy gołąb, załóżmy. Się rozleniwia. To po prostu to, organizm. Tak, tak, ten układ odpornościowy po prostu jakby zanika u nich i później byle jaka, znaczy my tak uważamy i stosujemy to tak się do swojego tych przemyśleń, że przepraszam. To przecież nie ma problemu. To teraz kiedy już te kuracje zrobicie, kiedy już kuracje te już zalecone, jeżeli coś takiego jest, zrobicie to akurat z Witoldem, porozmawiamy, zrobicie już te swoje odpowiednio, jeżeli taka potrzeba występuje, czy w czasie sezonu lotowego podajecie wtedy im jakieś suplementy diety specjalne, czy jak to wygląda? To znaczy, po locie podajemy, staramy się podawać jakieś środki zapobiegawcze, ale to na bazie ziół. Mhm. Olejki eteryczne, oregano, takie sprawy.
No i w sumie to wystarczą, bo jakiejś tam infekcji nie ma w sezonie. Rozumiem, ale to nie chodzi mi tylko o chorobę, ale tak w ogóle, żeby wspomóc organizm, jakieś preparaty energetyczne. No tak, tak, oczywiście. Białko po locie podajemy. To może teraz tak, jak już przy tych jesteśmy, to jak mamy te pierwsze loty na A, to wtedy jak to wygląda u Was? Na krótsze dystanse i na dłuższe? Czy to krótkie loty w elektrolit, wiadomo, idzie to od początku. Nie, że krótki lot to nie podajemy. Podajemy elektrolity, muszą być cały czas. Aminokwasy do wody podajemy. No i a karma to super dieta. Mhm. Super, a jaką karmę, jakie firmy stosujecie karmę? Karma Van Robaysa. Bardzo dobra karma, od kilku lat stosujemy. I się sprawdza. Naprawdę jest bogaty wachlarz tych rodzajów tych karm, także można skomponować dla siebie tam. Taką jaką trzeba mieszać. Taką jaką karmę trzeba, można sobie umieszać. No to widzimy, że gołąbki bardzo chętnie zjadają to, nie to, że jak podchodzi do karmika, to że tam wybiera sobie, tylko stoją i jedzą, także wszystko jest okej, bo mieliśmy takie przypadki kiedyś, że jak się wsypie to gołębie, podchodzą energicznie do karmików, jedzą, ale kręcą się, to już coś nie jest w porządku, prawda? No, a tutaj no, na razie nie zawiedliśmy się na tej karmie i będziemy grać. Pierwsze karmienie to wiadomo, super dieta, bo to chodzi o to, żeby ten układ pokarmowy zaczął pracować normalnie. Drobne nasiona, wiadomo, co jest w super diecie. No już później to wieczorne karmienie, to dajemy lepszą karmę, taką lotową bez grochu, też żeby nie obciążać układu pokarmowego zbędnymi tam grochami i tak dalej. Tu idzie karma taka węglowodanowa. Bardziej ciężko strawna jest. Tak, ale że lekko strawna, po prostu karma lotowa, lekko strawna. To jedno, dwa karmienia zależy, jak ciężki lot był. No to tak to u nas wygląda, tam pierwsza ta faza po locie. No i oczywiście tam białko tak samo, w wtorek podajemy białko na karmę. Jakieś smakołyki, orzeszki, coś tego? Nie, orzeszków nie stosujemy. Nic takich nie. W ogóle nie stosujemy. W ogóle kompletnie? W ogóle żeśmy nie stosowali. Raz w historii mieliśmy taki przypadek, żeśmy kupili orzeszki dla gołąbków, nie chciały jeść sami, żeśmy zjedli, resztę żeśmy wyrzucili. A metodą jaką lutujecie? Metodą lutujemy totalnego wdowieństwa. Tylko już przygotujemy, wiadomo, w ocenie wcześniejszych lat, selekcjonujemy gołębie, które nam się spisują super, prawda? Każdy ma takie gołębie i wie, na które może postawić, nie? I oceniamy to tak, jak przyzimowały fajnie, czy wszystko jest ok, i staramy, żeby to... Dla tych najlepszych gołębi zostawiamy partnera w domu. Lecą klasykiem. Klasykiem. Najlepsze. Kilka gołębi wybieramy. Czyli masz taką mieszaną, powiedzmy. Tak. Ogólnie totalne wdowieństwo, ale tam dla kilku najlepszych, tam dwóch, trzech samic i tam trzech samców. No w zależności średnio, od tego, ile tego to nieraz wychodzi, także łącznie samce i samiczki, to tam około 10 nawet nieraz zostaje. Nie? Kilka samic, kilka samczyków młodych. Nie? I to są gołębie, przeważnie hodujemy późne, po dobrych gołębiach, prawda? I które na przyszły rok służą jako partnerzy, prawda? I uruchamiamy je później w następnych latach uruchamiamy jako to już wlatki na loty, załóżmy. To jest, zwracacie uwagę bardziej na samice, samce? No, bo wcześniejszych latach samiczki lepiej latały, tak. A teraz to się wyrównało, samce, samice lecą tak samo. Czyli nie macie jakichś teraz na dzień dzisiejszy priorytetów, że bardziej sam nastawiacie na samce się, czy samice? Nie, akurat tak, mamy właśnie... Wyrównało się. No, to samiczkę mamy taką 85-58, to jest rewelacyjna samiczka, ona zajęła pierwsze miejsce na wystawie okręgowej w kategorii C. Ma 7,89 konfity z dwóch lat, ale też chyba trzy pierwsze konkursy, no naprawdę rewelacyjne samiczka. No a samczyk też na wystawę załapał się na tą ogólnopolską w kategorii D, żeśmy go wystawili, to bodajże ma 24 i tam 80 coś. 85 ma w D. Ale on, ta samiczka, to ona, warto o niej powiedzieć, bo ona, mieliśmy taki dosyć duży problem, w jakiej kategorii ją wystawić, ponieważ ona ma super cztery wyniki i mieliśmy problem, czy tak, na przykład w kategorii H8 konficyt, w kategorii C7 do 89, w kategorii D 21 z hakiem, tam około 22, w kategorii bodajże B chyba też bardzo dobry miała konficyt. A z którego roku jest samiczka? Z 14. 14. No, ale żeśmy zdecydowali ją wystawić w kategorii C. Zobaczymy z jakim skutkiem, prawda? No my już oglądaliśmy na wystawie tam w Kolnie, nie? W Katce, kiedy już była, w reprezentacji. Tak, no, wystawiliśmy tego samczyka w D. Z kolei on też ma dobre wyniki, też w kategoriach i w H, ale jego żeśmy i w H miał, i w B bodajże.
i w D. No wystawiliśmy jego do D. No nie wiadomo, co to z tego wyjdzie, bo wiadomo, bo to jest, jeszcze nie mamy wyników, nie ma. Wystawa pokaże ogólnopolska, jak to się będzie uplasuje. Zaraz też będziemy poznawać gołębnik, jak wygląda ten gołębnik, który tutaj koledzy, jak powiedzieli, budowali, żeby te najlepsze rzeczy, żeby jak najmniej przerabiać, jak wygląda mniej więcej, ale powiedzmy jeszcze, jak liczne jest wasze stado? Bo o to nie zapytałem na początku, ale teraz się możemy o to dowiedzieć właśnie. To znaczy, ile wszystkich gołębi macie w hodowli? Wszystkich łącznie w tak około, hodowli? Tak około, no. 2003? Nie. To nie, to żart oczywiście. Nie? Tak. W tej chwili będzie tak około 120 gołąbków na loty przeznaczonych. No mieliśmy udany sezon lotowy na młode dla nas. No, żeśmy się nie spodziewali nawet, że tak ile zostało nam dużo młodych, ponad 80 mamy przylotowanych młodych. I tak, to będziemy mieli około 120 lotowanych. I... Ale razem z młodymi 120? Tak. 120, tak, czyli z młodymi? Tak, około 120, tak plus minus, tak no, parę sztuk. No wiadomo to. No, i 30 par mamy w wolierze. I to jest... Czyli około tych 200 gołębi, tak, niecałe 200 tak, gołębi powiedzmy. Tak, tak. Jest. Stanowczo ten... za dużo. Stanowczo za dużo, właśnie, bo z tego co mówiłeś, że za dużo wam zostało tych młodych niejako, to znaczy, że we wcześniejszych latach te loty gołębi młodych wam gorzej szły, tak? Czy po prostu znaczy, nie tylko nam, wychowywaliście? Ogólnie w oddziale te loty były no, bardzo ciężkie. No bardzo ciężkie. Zawsze jakaś bomba się trafiła. Po raz pierwszy od 4 lat oddział ukończył loty młodych, także... Ukończył, tak? Bo ukończył. Wcześniej się nie dawało ukończyć. Nie, nie. I to wiadomo, w ubiegłym roku to mieliśmy taką ostatnią tą... że po prostu... Znaczy, w ubiegłym roku były ukończone loty chyba z tego goluba. To był chyba ostatni lot, ale to była katastrofa. Katastrofa. To tam zegary chodziły kilka dni. Także, aha. Także jak dzwonili, to po drodze tam po 80-60 km przed domem, że gołębie ręko zbierali, także to... Czyli około 200 gołębi. Tak. I będziemy za chwilkę też mieli możliwość je poznać. Czyli w tej części powiedzmy, bo patrzę, że to jest około 20 minut, żeby nie zanudzić na przykład kolegów naszych tutaj widzów za bardzo nudnymi takimi rzeczami, to jeszcze wspomnijmy może jeszcze o tych, o innych rzeczach poza gołębiami, które tutaj moglibyście na przykład kolegom tutaj zwrócić uwagę albo przekazać, związane na przykład z lotowaniem jeszcze. Mamy coś takiego, jakieś triki, które stosujecie w hodowli, jakieś takie metody, jakieś specjalne, jakieś takie swoje, takie, no jakby to, wy pewnie nie wszystko nam możecie zdradzić, albo nawet w ogóle nic, ale chociaż tak napomknijmy o czymś może takim. Czy nie mamy czegoś takiego? To znaczy tak, gołębie przygotowujemy, to robimy 2 treningi w tygodniu. Na początkowych lotach. Na początkowych lotach. Uzależnione to jest, my wychodzimy z założeń... Mówimy o gołębiach oczywiście dorosłych. Dorosłych, tak, dorosłych. My chcemy tak, żeby bez względu na pogodę, żeby gołąb nie dłużej jak tam 30-40 minut trenował. Czyli podloty są tak ustawione, treningi, wywozimy na trening, czy jest wiatr wschodni, załóżmy, że mają w dziób, to skracamy im podlot, żeby było te 40, nie dłużej jak 40 minut. Nie? Zauważamy na przykład jeszcze przy oblotach, że gołębie coś tam sobie tak sobie... lekceważą obloty, nie? To my ich nie zmuszamy do tych oblotów, tylko na następnym razem po prostu robimy im trening, żeby one trenowały ostro, żeby nie nabierały złych nawyków. Jak szybko zaczynacie te treningi takie? Przed rozpoczęciem, przed pierwszym lotem tym? Przed pierwszym lotem to robimy tak 4-5 treningów, robimy tak kilka w tygodniu, w zależności. To zależnione jest od pogody, prawda? Bo to jest wcześniej jeszcze, a u nas tutaj na wschodzie to te pogody są jeszcze ich chłodno i nie ma liści, nie ma ten, ale na liście akurat nie zwracamy uwagi. To jest tu już tak, zielono jest lepiej, ale jak nie ma, to niestety przychodzi ten początek sezonu, to one muszą tam mieć. Około 2 tygodnie przed lotami. Tak, ten pierwszy taki delikatny, tak zawsze robimy tutaj 12 km. A parujecie w kiedy gołębie? No w tym roku na początku marca sparowaliśmy. Początek w tym roku? Marca. Tak, w tym roku, 18, na początku marca. Założenia były inne, ale później była ta pogoda wyszła jaka wyszła, żeby mieliśmy bardzo zimno i te przymrozki, i nie chcieliśmy, żeby to składanie jaj było mocno rozciągnięte w czasie, prawda? Więc żeśmy później złączyli i to akurat się udało, no podejrzewam, że może też jakieś odniosło jakiś tam mały podpunkcik w wyniku, nie? I na pierwsze lata gołębie szły od jajek. Żeby z jajek szły. Tak, zaraz ci się tak robić właśnie, żeby z jajek szły? Tak, no, no w tym roku akurat tak zrobiliśmy. I a w następnym roku, w tym 2019, który za chwilę nam tutaj nastanie, to jak planujecie? Też tak samo podobnie. Jak marzec podobnie? Też. Początek marca. Początek marca. Początek marca, tak. Chyba, że będzie warunki pogodowe będą, no, ale to naprawdę... Zimowych żadnych, nie, tak jak gdzieś na zachodzie, że tam na już styczniu macie, nie hodujecie takich młodych? Nie hodujemy. Nie bawimy się w to. Gołąb w zimę ma odpoczywać, a nie hodować młodych. Dobrze. Takie nasze założenia są, nie? To na razie może podziękujemy i za chwilę pokażemy i gołębniki,
i gołębie. Także na razie dziękujemy i zapraszamy do drugiej części naszego fotoreportażu. Do zobaczenia, dobry lot.